Ty, no nie wiem jak tam twoja 10.00, ale u mnie jest Gites. U mnie jest Gites, bije sobie właśnie Tolka i lecimy na Persa, bo widzę, że jest u góry, ale jest tak debilny przedział, no muszę tak powiedzieć, jest tak debilny przedział na tego Persa, że muszę wejść na niestety na tego Maga 114, ruszyć go z tego Tolka, ale na szczęście mam zwojki jeszcze na Lazdziwu, więc będę mógł się tam cofnąć. No i zapinkalamy na tego perskiego księcia 114 level, bo przedział jest... Ten przedział, który tu jest zapisany, to nie jest faktyczny przedział, tylko przedział, który jest, to jest chyba 104 do 126, a nie, 104 do 129, więc jest głupi dość przedział, ale lecimy 114, tak, żeby się idealnie zmieścić. A witam was w kolejnym odcinku z Margonem 10.00, a więc drugi odcinek dzisiaj, a jeszcze będzie tych odcinków, łopanie, albo i jeszcze więcej. Więc zostawcie łapę w górę, jeżeli wam się takie odcinki podobają. Pamiętajcie również, że odcinki należy oglądać bardzo szczegółowo, z uchem, które nasłuchuje jakiegoś hasła albo coś, co trzeba wykonać, żeby wygrać nagrodę. A nagrody są różne, od pieniędzy na Unii, od pieniędzy na Syberię, poprzez legendy na Unii, poprzez legendy na Syberii i wiele, wiele, wiele więcej. A co jeszcze wchodzi w skład nagrody, to zobaczycie podczas kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będziecie je bardzo szczegółowo oglądali i że uda wam się te nagrody wygrać. Oczywiście pewnie będzie dość ciężko, bo wiele osób będzie do mnie pisało, czy to na pocztę, czy w inne, czy poprzez inne sposoby, żeby te nagrody sobie zgarniać, ale lecimy, moi drodzy. Ambitna Zutowa i Perst? Co? Z kim ja tu jestem w grupie? Nie wiem. Aha, dobra, z tym gościem z Tolloka. Dobra, lecimy. Na P2 jest Pers, więc za chwilkę spotkamy się przy tym pięknym herosku. Dobra, bijemy Persa, jest w ogóle... Patrzcie, jest osób w grupie, jest 10 osób w grupie. Halcedonii chyba z tego będzie najodpowiedniejszy do wzięcia, tak? Mi się wydaje, same unikaty, to nie ma chłopie, co tu brać, to nawet... Ja się nawet nie zastanawiam nad tym, czy to brać, czy tego nie brać, tylko, moi drodzy, logniemy sobie na radosnego rema i może będzie stała gruba dupcia, to sobie ją, no w sumie dobra, jak powiem, że sobie ją klepniemy, to będzie to niezbyt trafne określenie, w sumie bardzo trafne, ale takie, no może wiecie, za bardzo budzące wszelkie zmysły. Oj, nie chciałem na nie chciałem na pęk wytrychów. O ja, i wylogowałem się z całego marga. Dobra, to cięcie i się muszę zalogować szybko. Dobra, ogarniamy szybko E2, moi drodzy, ja lecę na coś bardzo fajnego, czyli na tego tropiciela, herosów, czy kogoś tam, bo w dolinie Ys się zrespi, więc będzie można sobie pięknie go ubić, więc będzie kolejny heros, No i tak, jak to zawsze na odcinkach moich jest, czyli będzie a to herosik i przelot po E2-kach, a to herosik i to przelot po E2-kach. Nie wstawiam teraz też, chyba nie wiem w sumie, czy będę wstawiał, czy nie będę wstawiał, ale napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie te wstawki ze streama również na odcinkach, czy sami tacy herosi, których biję podczas nagrywania odcinka. To jest ważne, to mi się przyda, więc piszcie jak wolicie, chociaż w sumie teraz jak wam to mówię, a mam bardzo dużo odcinków zaplanowanych, wiecie, na kolejne godziny i one już są wrzucone, to w sumie to chyba nie jest zbyt dobre, żeby teraz o to pytać. Dobra, to co? Lecę na tego Patryka. No jesteśmy na pięknej mapce. Dolina jest, moi drodzy, i jest tropiciel herosów. Oni chyba będą mieli klanem, tak mi się wydaje, więc sobie zaatakujemy solo tego pięknego skurczybyczka, tropiciel herosów. Jesteśmy gotowi, wpuść nas i jeden na jeden z Mrocznym Patrykiem znaleziono herosa. O kurde, ależ się zdziwiłem. Mroczny Patryk, co tym razem da? Na poprzednim odcinku chyba były herkobuty, tak, herkobuty były, więc mam nadzieję, że teraz coś lepszego rzuci, a pewnie będzie unikat. A może legenda, uwaga, uwaga. No dobra, Mroczny Piersień, no. Zachwycony to ja nie jestem, powiem szczerze, Upuszczam tenorę, bo się zdenerwowałem i lecimy umić szybko E2, beścior. Beścior na horyzoncie, a burka na horyzoncie nie ma. Okej, dobra, nieważne. No to co, to do beściach. Ej, był chyba burek po prawej stronie, czy to nie był burek? Ej, albo mój mózg miał laga, albo był burek po prawej stronie i go nie zauważyłem. Szczęt się respi. No dobra, a Gotardus? Jest Gotardus, czy nie ma Gotardusa? Kurczę mać. Uwaga. Dobra, Gotardusa chyba właśnie ubił ten gracz piękny. Chyba tak. Dobra, to cięcie i spotykamy się pewnie na przelocie po E2-kach. Okej, delikatnie przelocik po E2-kach, bo niestety wszystkie są wybite, więc ubijemy tylko burka, z którego dropniemy unikat, ubijemy tylko debeś, na debeściaku szczęta, z którego dropniemy heroik
I być może będzie Gotardus, którego dorobi mi legendę. Jak będzie stał Gotardus, to znaczy, że jest 100% legendy. Naprawdę, naprawdę. Ja w to wierzę, ja w to wierzę. No dobra, ze szczętem się nie spełniło, ale jeżeli stoi Gotardus, to i go ubije, to jest legenda 100%. No nie ma niestety, ale... O dobra, ty, respi się. Dobra, to co? Czekamy na Gotardusa. Szybkie cięcie, kurde, eleganckie. Bijemy Gotardusa i z niego spada pierścień legendarny czerwony. Piękny. Tak, tak będzie. 100% no scam. Dobra, jest Gotardus, tak jak wspomniałem, 100% na legendę, a w następnym bicie oczywiście 100%, tutaj było nieco mniej, dlatego ona nie dropnęła. I powiem tak, na wizji teraz, moi drodzy, razem z wami wbijamy na tego wojka i patrzymy, czy jest gruba dupa. No jak jej nie ma, to ja już będę załamany, po prostu kończę ten odcinek i usuwam kanał, no bo to już tak nie może być. Proszę, bądź pająku, jesteś? Kurde, jest, dobra, ale trafiłem. To mi się podoba, moi drodzy, to mi się podoba. Jest pająk, więc nie muszę zamykać kanału na YouTubie, ubijemy sobie go, no i piękne zwojki, to mi się również podoba. Jest gdzieś mulher, ale trzeba ją znaleźć, bo jest, znaczy jest ten tropiciel herosów, ten doświadczony, czyli ten, co wykrywa mulher, ale nikt nie napisał gdzie, więc trzeba go odszukać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, mam cię, skurczybyku, tutaj jesteś, doświadczony tropiciel. No nie, krywka została teleportowana w inne miejsce. Wracam do poszukiwania, gdy już się że będę na ciebie czekał. Ale się spóźniłem, patrzcie. To wydaje mi się, że to była kurna chyba sekunda, nie? Totalnie chyba to była sekunda, no ale wiecie, no biednemu zawsze wiatr oczy w oczy i... w dupę. No ale dobra. To co? Cięcie? E2? Nie, no może już nie E2. Teraz herosi, jakiś herosek i później E2. Elegancki. No i dobra, mamy kolejnego herosa, ja znalazłem piekielnego kościoła, patrzcie w ogóle jakie teraz z okazji tego eventu się robią grupy, ja to jestem totalnie w szoku. Gdzie tu ostatni raz na kostkę było 10 osób, powiem wam, że ja nie kojarzę takiej sytuacji, totalnie 10 osób na kostku i chyba jeszcze jedna w drodze, no ale jako że już jest full grupa, no to niestety nie przyjdzie i z kostka, dobra, bierzemy to co najcenniejsze, czyli worki, czyli standardowo, jak to na kostku bywa, woreczki najcenniejsze, więc zawsze bierzcie worki, nawet jak legenda spada, to klikajcie X-a i elegancko woreczki sobie przygarniajcie, bo to jest czysty hajs, wiecie o co chodzi, kurde, hajs od razu, bez oczekiwania na jakieś tam legendy, po co komu legendy, chłopie tam, legenda z herosa, nie tam. Worki najlepsze. Worki totalnie na propsiku, tak jak na propsiku jest... dobra, nie ten heros, tylko na propsiku. Może być na przykład złodziejska pieczęć? Zaraz zobaczymy, czy stoi Gotardus. Stoi! Ej, no ja normalnie jestem w szoku. Ja pierdzielę, panie. Stoi Gotardus. Ja aż nie dowierzam, ale sobie go ubiję. No i przekuwacz serca jest? Nie, miecz wojownika sekty. Kurde, przekuwacz serc chyba nieco inaczej wygląda. Dobra, co tu jeszcze można ubić? Co tu jeszcze można ubić? Wbijmy sobie na Remka. I chyba tu powinno być coś ładnego do ubicia. Zacznijmy od stworzyciela. Co tam dalej, zobaczymy. Teraz będę chyba szukał atki albo obła. Nie, obła ktoś ubił, więc może tą atkę. Ej, patrzcie na to. Kryjówka perskiego księcia. Aha, dobra, czyli... dobra, na piachach jest pers, moi drodzy. Na piachach jest pers. Dobra, to co? Robię cięcie, walić tam E2, zapinkalam szybko na pers. Dobra, moi drodzy, teraz dokonam to, co chciałem zrobić już wcześniej. Dobra, wtajemniczony tropiciel herosów, czyli ubiję kątem Remka tego persa i wbijemy na moje konto i zobaczymy, czy mogę być i z jednego konta, i z drugiego konta, w sensie, jako wiecie, jako zastępca, czy mogę być jedną postacią i swoim kontem, czy mogę również bić. Dobra, wtajemniczony tropiciel herosów. Ja nie wiem, czy ja chcę tą grupę, kurde, bo mnie goni czas, bardzo mnie goni czas, więc opuść grupę, zaraz przyjdę swoim. Bijemy tego herosa, kurde, wbijam się na koncie zastępcy, perski książę, chyba go ubiję, kurde, samą zbrojką i tymi broniami, co? Jak nie? Ej, nie ubiję go, ja pierdzielę, nie ubiję go. O, chłopie, dobra. Nie, dobra, Remek, powiem ci tak, załamałeś mnie tym. O Jezus, ty, a ja już myślałem, że będzie tak pięknie, nie? A miało być tak pięknie, teraz powinna polecieć ta piosenka, nie? Teraz powinna polecieć ta piosenka, ale kurde, same bronie to się powinienem mu takie hity napierdzielać. A nie, bo to jest w sumie 104-4 level, a nie 106-6. No dobra, trudno, dobra, trudno. Uczymy się na błędach, moi drodzy. I teraz zapinkalam ile tylko sił w nogach moim paladynem na tego persa. I ubijemy pewnie już z grupą. Dobra, mamy tego wtajemniczonego tropiciela herosów, więc wchodzę już, bo grupy tu już nie będzie. Ubijmy sobie chociaż tym paladynem, ale powiem wam, że z tym tancerzem to by taki fail. Że normalnie sobie chyba tego nie wybaczę, no ale dobra, trudno, bijmy tego persa.
bijmy tego Persa. Ej, co się dzieje? Co się do cholery ci dzieje? Ej, co jest do cholery? Co tu się od Janie Pawła? Co? Co? To co to jest? Kolos? O co tu chodzi? Przepraszam, bo nie wiem. O co tu chodzi? Przepraszam, bo nie wiem. Co to jest? Kolos do cholery jasnej? Dobra, i bijemy. 7 osób. Dobra, ja nie ogarnąłem. Przecież to jest kolos, kurwa. Dlatego to mnie tak tyra totalnie. Nie było w ogóle... Nie było tam tych wcześniejszych śmierci. Dobra, widzę tak. Jest unikat i chalcedoniki. Oczywiście to nam się najbardziej przyda. Więc dobra, nie ogarnąłem. Przyznaję się. Naprawię swoje błędy. Obiecuję poprawę. Radosne Remo. Jeszcze w ogóle patrzcie. Patrzcie, jak jest ciemno na kamerce, widzicie, ile czasu spędzam, żeby nagrać dla was te odcinki, moi drodzy? Bardzo dużo, dlatego się aż ciemniło na dworze. Totalnie się zrobiło nagle ciemno, więc zaraz będę musiał chyba włączyć światło. Ze światła niestety będzie gorszy obraz, ale będzie przynajmniej jasno i będę mógł oświecać wasze dusze moimi odcinkami. Dobra, widzę, że tutaj Remo musi dokończyć podział łupy, więc się wylogujemy i szybko ubijemy sobie bureczka pięknego, bo czemu by kurcze nie, dobra, jest burek, klepiemy skurczybyka, zwyklak, bijemy szczęta jeszcze, 5 sekund i będzie klepanie Persa się odbywało, Persa, szczęta, Jezus, już mi się to myli totalnie, dobra, bijemy szczęcika, elegancko, unikacik, na otarcie łez. Zawsze dobry. No, otarcie łez zawsze dobry. Gotardusa nie ma, więc teraz już chyba możemy się zalogować na Remka i ubić sobie stworzyciela. 167 łowca. Aha, ja na stworzycielu padłem, ale dobra, mam tam kamyk czerwonego smoka, więc sobie szybciutko, pięknie wrócimy. Tylko muszę się uleczyć, żeby na nim nie paść w jakiś głupi sposób. W sumie tak jak przed chwilą. Znaczy nie przed chwilą, tylko przy ostatnim biciu tego stworzyciela. Ale chyba damy radę. Chyba damy radę, moi drodzy. Chyba damy radę. Uwaga, stworzyciel, bardzo ważna walka. Hura, hura, udało się. Zbrojki nie biorę, bo już taką jedną mam. Ona się przyda nam dość niedługo. Niedługo nam się przyda. Dobra, ambitna złotówka. Ambitna złotówka i jeszcze tolek na sam koniec tego przelotu, oczywiście, nie tego odcinka, więc jeszcze nie włączajcie. Czy wspominałem o tym, że możecie łapki w górę dawać? Chyba tak. A subskrypcję wspominałem? Chyba też. Jak nie daliście jeszcze łapy w górę, nie napisaliście pięknego komentarza i nie daliście, czekajcie, łapy i suba, to zachęcam, bo teraz jest bardzo fajny dźwięk przy klikaniu łapki w górę, subskrypcji i komentarza, pisaniu, więc bardzo, bardzo polecam, a ja robię cięcie i spotkamy się na kolejnym Herosie. Dobra, moi drodzy, bijemy Atalię, jest 5 osób zajmuje przedmiot bransolety Atalii, napisałem, dajmy auto, nie ma co zwlekać, piękne bransolety dropnęły, ale niestety wiedźmy, ani Atalii, jakiś dżemik, jakiś talizman z tego co widzę i co, moi drodzy, i co, lecimy teraz na E2-ki, czyli burek, czyli szczęt, ubijemy bura. Lecimy na szczęta, dobra, oj, burek się tu pokazał, moi drodzy, paladyn, wojownik, piękny pierścień, heroiczny, no i jeszcze szczęt elegancki i powiem wam tak, postać Groteny Squeaka, pierwsza osoba, która na tą postać wyśle wiadomość na świecie Unia, oczywiście, na postać Groteny Squeaka, wiadomość, która będzie miała napisane... No dobra, zróbmy tak, delikatnie nieco. 200M, więc pierwsza osoba, która napisze mi na pocztę na postać Groteny Squeaka na świecie Unia 200M, to 200M otrzyma. Więc to jest taki bonusik na ten odcinek. Ja jeszcze ubiję E2-ki. Ubijemy jeszcze E2-ki. Ambitna złotowa, czy ona będzie mogła ubić Tolloka? To się zaraz okaże. A ja ten odcinek powolutku, no nie, dobra, ktoś tu go bije, dobra, to stworzyciel. I po stworzycielu spróbujemy jeszcze wbić na radosnego Rema, czyli zobaczyć, czy stoi pajączek. I w tym odcinku, moi drodzy, to będzie na tyle, Więc dzisiaj było sporo, że tak powiem,
sporo śmierci zaliczonych w bardzo, bardzo, bardzo głupi sposób. Jest taki program na jakimś, znaczy jest taki, no leci taki program, nie pamiętam na jakim kanale, najgłupsze śmierci czy coś takiego, więc wydaje mi się, że ten odcinek powinien w tym programie mieć miejsce numer jeden, żeby go wstawili. No i co? W tym odcinku to tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej, a następny odcinek będzie za godzinkę, czyli o godzinie 9:10, o godzinie 11:00 spotykamy się na kolejnym odcinku na moim kanale. Oglądajcie uważnie, bo te nagrody będą się nieco zmieniały. A jakie to będą, jakie będą te kolejne nagrody, to zobaczycie. Trzymajcie się, łapka w górę, subskrypcja, dzwonek, żeby być totalnie na bieżąco i piękny komentarz. Elko.